Miało wyjść dobrze, a wyszło jak zwykle. Przez moją olbrzymią głupotę poziom audio, jakość audio w tym materiale jest jaka jest, dlatego nie polecam słuchać tego w słuchawkach. Jeżeli jeszcze się nie zraziłeś, to zapraszam Cię w podróż, mam jeszcze wolne miejsca. Cześć, z tej strony Kamil z Baseball i inne historie, a dziś rozpoczynamy cykl, który będzie rozłożony pewnie na kilka dobrych lat. Cykl pod tytułem Turystyka Stadionowa. W sumie to będzie drugi odcinek, bo pierwszy stadion widzieliście w Białymstoku, który sami sobie robimy, ale dziś poznamy konkretny stadion, a mianowicie stadion we Władysławowie. Pamiętacie może kilka miesięcy temu nagrywałem podcast z Grześkiem Białasem, który jest odpowiedzialny za te boiska i ogólnie za drużynę Piratów Władysławowo. Grzesiek parokrotnie mi przez telefon opisywał te boiska, ale ja celowo go nie słuchałem po to, żeby zobaczyć to wszystko na żywo i poczuć się mocno zaskoczonym tym, co zobaczę. Także długa trasa przed nami, a na miejscu oczywiście spotkamy się z Grześkiem, który nas oprowadzi po tych boiskach. Jedziemy. Nawiasem mówiąc, wiecie ile jedzie się z Białegostoku do Władysławowa? Postój numer 1. Postój numer 2. Trzeci postój. Pali się Kamil. I postój numer 4. Czyli z Białegostoku do Władysławowa mamy 3 postoje, ja miałem 4 postoje, ponieważ w Gdyni niespodziewanie mój samochód odmówił mi posłuszeństwa. W tym momencie gorąco chciałbym podziękować kierowcy lawety, który szybko ogarnął sprawę, zawiózł mnie do mechanika, no i oczywiście zakładowi mechanicznemu w Redzie, który przyjął mój samochód i zrobił z nim porządek. Szybka diagnoza. Polecam. A najbardziej chciałem podziękować Witkowi z Piratów Władysławowo, który rzucił wszystkie swoje obowiązki, rzucił wszystko w diabły, przyjechał po mnie do Redy i zawiózł mnie do Władysławowa. Witek, jesteś gość. Tragedii nie ma, samochód to samochód, mamy ważniejsze rzeczy do ogarnięcia, czyli zwiedzanie boiska. Jedziemy. W sumie to idziemy, bo zepsuł mi się samochód. Skoro jest to vlog podróżniczy, to postanowiłem, że na boisko wybiorę się autostopem. Nie robiłem tego od 20 lat, ale to zawsze była fajna faza, więc... A jestem pośrodku niczego, więc szanse na znalezienie jakiegokolwiek transportu są raczej znikome, ale liczę jednak, że się uda. O k***. Wchodzimy. Nie wiem, czy uwierzycie, ale przez całkowity przypadek spotkałem Grześka z Piratów Władysławowo. Jedziemy na boisko. Chciałem tu zrobić pierwszy narzut we Władysławowie. Dobra, Grześka już poznaliście, robiliśmy podcast. Kiedy my robiliśmy? No. A, chyba tak, faktycznie. Znaczy to była taka nazwa, ale trochę może nie wyszło do końca, ale... Dobra, dzisiaj ja nie będę gadać, dzisiaj będzie gadać Grzesiek. Co? Lecimy. Lecimy. Dobra, czyli to boisko jest już zbudowane. Określenia takiego, że jest zbudowane, to jeszcze trochę brakuje. Myślę, że jeszcze dodatkowy rok. My też się z chłopakami trochę sami jakby uczyliśmy wszystkiego tutaj. To są w większości gdzieś tam moje pomysły uzupełnione o to, co chłopaki gdzieś w trakcie podrzucali, co moglibyśmy zmienić, co zrobić ewentualnie trochę szybciej, co będzie bardziej trwałe, jakie rozwiązanie. No, to mówię, uczymy się, nie? Następne boisko, które będziemy grozić pewnie w przyszłym roku, na wiosnę już pójdzie nam i szybciej, i sprawniej, i jakiś tam unikniemy błędów, które nam się przytrafiły przy tym pierwszym boisku. Ale no, na ten moment, tak jak mówisz, no, wydaje się, że jest gotowe. No, jest backstop, brakuje trochę ogrodzenia na faulu, ale to postawimy. Zresztą widać, leżą materiały przygotowane. Pewnie będziemy po zakończeniu tego sezonu Bałtyckiej Ligi, w sensie rundy jesiennej, po zakończeniu będziemy sobie coś jeszcze tutaj dostawiać i na wiosnę tak będziemy kończyć, żeby może postawić dugouty w kwietniu jakoś. I ten komfort grania będzie też trochę inny, bo no, na razie to niestety krzesełka, troszkę dugouty są pod chmurką. Ale sprawdzają się. Sprawdzają się, jak jest dobra pogoda, to jest fajnie. Z drugiej strony nie ma problemu, jak wieje, to też nikomu się nie chce siedzieć na krześle i odpada ten taki problem, który ma wielu trenerów, że dugout nie żyje, nie rusza się, ludzi trzeba gonić, żeby po piłki, po faule biegali, a tak jak wieje, nikomu się nie chce usiąść, to ludzie się ruszają, nie? No, a te boisko to jest pełny wymiar. Tak, to jest pełnowymiarowe boisko. Jeśli chodzi o odległości home runów, to jest tak naprawdę jedyne takie boisko w Polsce, z tego co się orientuję, bo patrzyłem, no, rozmawiałem z ludźmi, jeśli chodzi o te wymiary, które są na ich boiskach i o proporcje tak naprawdę, bo na przykład no, w Osielsku masz taką sytuację, gdzie jest krótki center field, a bardzo dalekie jest prawe i lewe zapole, no, co jest tak naprawdę no, takim dość nietypowym kształtem, ale wiadomo, to jest wkomponowanie boiska w te warunki, w te możliwości, które wówczas w Osielsku panowały i to nie ma jakby w tym nic złego, natomiast no, my dysponując miejscem chcieliśmy wykorzystać to na maksa, żeby to boisko rzeczywiście przypominało te, które masz w Stanach, więc tu u nas w środku mamy 122,5 metra, czyli ponad 400 stóp i no, nie ma raczej w Polsce takiego boiska, które na centrze ma taką odległość. Był już home run na środek? Nie było home runa na środek. Myślę, że jeszcze to trochę potrwa, zanim ktoś wybije home runa na środek, chyba że trafimy na dobre warunki, jeśli chodzi o wiatr, dobrego miotacza, może Kamil akurat porzucasz w jakimś meczu tutaj przeciwko Piratom, to zobaczymy co się da zrobić, no może... Może wtedy się uda. Piłki na pewno będą łatwe i wolne. Fajne by było to, żebyś też mógł mieć w tym jakiś swój udział, bo ty home runa nie wybijesz, ale możesz rzucić taką piłkę, która poleci na home run. To też jest spoko, to na pewno będzie odnotowane gdzieś na kartach historii, kto tą piłkę rzucił, prawda? Ale wiesz, że miotacz musi raczej szybko piłkę posłać, nie? A tu może być problem. Szybko i celnie, dlatego ja cały czas, nie, myślę, że nie problem. Właśnie, słuchaj, no łapałem chwilę temu od ciebie ten pierwszy narzut ceremonialny na otwarcie odcinka i powiem ci, że według mnie to była naprawdę idealna piłka, żeby ją tak wywalić, jakby tylko wiatr był w drugą stronę, to myślę, że dzisiaj mogłaby pójść. Wiesz co, ja ci powiem, rozmawialiśmy na tym podcaście, mówiłeś o tych boiskach, ale trochę się pogubiłem, więc może podsumujmy to. Tu jest jedno boisko, jaki jest plan na resztę? Ile w ogóle będzie tych boisk? Boisk dla dorosłych, znaczy będziemy mieli 3 boiska dla dorosłych, tak? To, które tutaj widzimy, to jest najmniejsze z tych boisk. Oprócz tego będziemy mieli boisko usytuowane jakby w samym narożniku działki i ono tak naprawdę będzie już troszeczkę miało i większy center i będzie miało boki dłuższe. Oprócz tego będzie jeszcze jedno boisko tutaj i to boisko tak naprawdę ma być w przyszłości, można powiedzieć, takim stadionem. Specjalnie tutaj jakby w projekcie sobie zostawiamy miejsce na trybuny. Tutaj już na centrze będzie 125,5 metra, może nawet więcej się uda trochę upchnąć w zależności od tego, jak tam ostatecznie sobie wykończymy ten home run. I to będą 3 boiska dla dorosłych. Z tej strony będą się mieściły 2 boiska do t-ballu. One w ogóle już są przygotowane przez spycharkę na systemie 3D, więc jakby porobiono są spadki, zarys tych wojsk. Czyli już są teraz projekty. Tak, to już jest wszystko jakby przygotowane, natomiast no nie, przez to, że pozarastało i na razie no nie mamy takiej potrzeby, żeby tutaj się skupiać na ten moment na pracy nad tymi pozostałymi boiskami, to tego po prostu nie widać, ale jakbyś przyjechał za rok, to na pewno już będzie widać jakiś postęp z tymi pozostałymi rzeczami na pewno, bo... Przyjadę, bo tego Chobrada trzeba robić. Tutaj będę chciał zrobić boisko dla dzieciaków, bo teraz prowadzę grupę w szkole właśnie takich tam 6, 7, 8, 9-latków i dla nich będziemy chcieli zrobić takie właśnie jedno z dwóch mniejszych boisk, gdzie stricte do T-ballu, gdzie home run będzie miał na lewym i prawym 40 metrów. I również tutaj mamy taki obszar treningowy. To jest taki prostokąt, na którym zmieści się 10 klatek do odbijania oraz górki miotaczy treningowe i tak jak mówię, no mam nadzieję, że to będzie taki cały obszar treningowy. Prawie zleciał. Będzie to taki obszar treningowy na środku łączący główne boisko i boiska dzieciaków z tymi pozostałymi boiskami bardziej, powiedzmy, treningowymi, turniejowymi. A masz takie rozeznanie, jak to wygląda w Europie? Ja się nie znam na baseballu europejskim, ale ktoś ma w ogóle aż taki kompleks, który wy planujecie? Nie, w tej wielkości, znaczy, może ja nie znalazłem czegoś takiego, ale to wydaje mi się, że można śmiało powiedzieć, że to będzie w Europie największy tego typu kompleks. On będzie porównywalny do trochę mniejszych ośrodków, które są w Stanach Zjednoczonych. Tych takich ośrodków treningowych, czy to tam dla reprezentacji Stanów Zjednoczonych, ten National Training Complex, czy klubowe, no mają trochę więcej tam boisk. Nawet się zdarza tak, że będzie więcej tych boisk młodzieżowych, czy dla dorosłych. Często jest taki spotykany układ 4 boisk dużych, które są jakby wrysowane w okrąg w pewnym sensie i stykają się jakby backstopami. To do tego typu rzeczy trochę jest na pewno w Stanach, ale w Europie szczerze ci powiem, że no widziałem, są fajne kompleksy, nie wiem, w Pradze czy tam w Niemczech, coś tam już widziałem, że gdzieś w Wielkiej Brytanii czy we Włoszech się budują różne rzeczy i ten standard na pewno jest lepszy. My też nie spodziewamy się, wiesz, jak mówimy o stadionie, to jest też dla mnie istotne, ja nie zakładam, że tu powstaną takie stadiony jak mamy stadiony do piłki nożnej chociażby w Polsce. Bardziej chcę się skupić na tym, żeby były boiska dostępne do gry, takie, żeby można było, czy to mecze ligowe, czy zgrupowania kadry, czy nasze jakieś turnieje Bałtyckiej Ligi Bejsbolu organizować tutaj, a jak kiedyś w bejsbolu w Polsce pojawią się większe pieniądze, no to będzie można myśleć o tym, żeby bardziej się tu wszystko pięło w górę. Ty nie boisz się, że pobudujesz to wszystko i nie będzie miał kto grać? To znaczy, słuchaj, zawsze jest pomysł na to? Zawsze jest takie ryzyko, że nie będzie miał kto grać w baseball, nie tylko we Władysławowie, ale w Polsce. Tak się dzieje, słuchaj, z obiektami olimpijskimi, różnymi innymi obiektami sportowymi. Natomiast my też nie inwestujemy tutaj aż takich pieniędzy. To nie są robione, wiesz, inwestycje budowy z pompą, tylko to jakby jest taki plan, który mam nadzieję, że w pewnym sensie właśnie to co pytasz, jaki mam plan na to. Mój plan jest taki, żeby oprócz tego zaplecza dla klubu z Władysławowa czy okolic, bo ja planuję też uruchomić ligę tutaj dziecięcą w szkołach podstawowych, w ogóle w powiecie puckim i tak naprawdę mam nadzieję, że gdzieś tam za te 10-15 lat pojawią się inne drużyny w okolicy i będą mogły sobie spokojnie korzystać z boisk we Władysławowie, ale oprócz tej lokalnej funkcji, to zakładam, że no, pozostałe kluby w Polsce, które na przykład nie mają takich warunków, żeby sobie, nie wiem, pojechać gdzieś na jakiś fajny kemp za granicę, na przykład tam gdzieś na południe Europy. Może będą chciały przyjechać do nas, do Władysławowa, zrobić sobie obóz i równolegle nie będzie to kolidowało z tym, że będą się mogły odbywać mecze ligowe, właśnie jakieś, nie wiem, zgrupowanie kadry. Pomysł jest po prostu taki, żeby mieć kompleks treningowy, z którego będą mogli korzystać zawodnicy z całego kraju. No ja na przykład z racji tego, że tutaj wiem, jest kilka klubów, które grają w bałtyckiej lidze, znaczy nie tylko w bałtyckiej jest ten problem, ale no, gdzieś te nowe kluby mają kłopot z dostępnością boiska w ogóle i na przykład przewiduję po prostu coś takiego, że zawsze na bardzo preferencyjnych warunkach, praktycznie po kosztach te kluby będą mogły sobie u nas trenować, przyjechać do nas, zrobić jakieś zgrupowanie czy obóz wakacyjny. No myślę, że jednak ta idea ta idea jakby, wiesz, że możesz sobie potrenować tutaj, a potem skoczyć na plażę i zjeść najlepszego kebaba na wybrzeżu we Władysławowie, to powinno skusić niejednego baseballistę z Polski. No właśnie, a powiedziałeś, że kluby na przykład nie stać na jakieś zgrupowanie za granicą. I tak sobie pomyślałem, to jak będzie to największy kompleks w Europie, to może kluby z Europy będą jeździć na obozy do Władysławowa. Taką mam nadzieję, tym bardziej, że są przecież, że tak powiem, państwa, które mają troszeczkę gorsze usytuowanie, jeśli chodzi o pogodę, jeszcze gorsze niż Polska. Mam na myśli tutaj Skandynawię. Znajomy na przykład, który jest prezesem Fińskiej Federacji Baseballu, no, mówi, to okienko pogodowe u nich w Finlandii jest jeszcze krótsze i dla nich taki wyjazd na południe do Polski też może być atrakcyjny, więc oni może, nie wiem, zachodni sąsiedzi jacyś, może południowi będą chcieli do nas przyjechać i sobie gdzieś tutaj potrenować. Taką mam nadzieję. Natomiast no, na ten moment nie oszukujmy się, to wszystko jeszcze wymaga pracy naszej, sporo pieniędzy, żeby można to było pokazywać, że tak powiem, no może bez kompleksów, bez wstydu, słuchajcie, przyjedźcie do nas, mamy fajny obiekt treningowy. Tak, na razie w Polsce, no wiadomo, wszyscy są wyrozumiali, bo wiele jest drużyn, które nie mają w ogóle boiska baseballowego i jakby nie jest to dla nich jakimś wielkim zmartwieniem to, że nie ma dugoutu i posiedzą na krzesełku, no ale umówmy się, na normalne jakieś zgrupowanie kadry czy klubu zagranicznego to na ten moment byłoby trochę głupio ludzi wpuszczać, ale myślę, że w przyszłości to zdecydowanie ma szansę stać się takim ośrodkiem, tym bardziej, że Władysławowo już jest w pewnym sensie takim ośrodkiem sportowym, przez to, że mamy Cetniewo, więc to też stanowi jakąś taką rozbudowę bazy sportowej w pewnym sensie i pobyt we Władysławowie taki baseballowy stricte można sobie połączyć chociażby z pobytem w COS-ie i korzystaniem z ich obiektów jakichś, tak? Bo jest basen, siłownia, chociaż my tutaj swoją siłownię też będziemy budowali. Taką stricte klubową, więc będzie można sobie też tutaj ćwiczyć. Zresztą leżą opony, myślę, że zaraz, Kamil, Cię podepniemy do którejś z tych opon i będziesz mógł pobiegać i potrenować tak jak na pewno widziałeś na filmikach, jak się trenuje moc, trochę taki, wiesz, możemy Rocky Balboa. Kijem pouderzać możemy. Ty trenowałeś boks, z tego co wiem, to akurat mógłbyś, nie kijem ten, ale ja tak poprzerzucał parę razy tą oponę od ciągnika. Myślę, że by Ci się spodobało. Na pewno. Dobra, co to za żwirownia? Zauważyłeś akurat też ten kolor, ja się z tego śmieję, bo na samym początku rozsypywaliśmy właśnie ten piasek. To jest tak naprawdę piasek łamany tak zwany, który to jest granitowy piach. Taki miał kamienny, pod różną nazwą się to spotyka. Tak, jest ostry i ma taką swoją funkcję jakby stabilizacji gruntu. Właśnie w budownictwie drogowym się wykorzystuje tego typu piasek. I to jest też frakcja 0,2 mm, drobna i my się śmieliśmy, że na bazie domowej tak naprawdę to nie jest piach, tylko to jest właśnie popiół z tych wszystkich zawodników, którzy spłonęli przy tym, jak Damianko zarzucał i zajmowali się ogniem od tego, jak szybka była piłka. W mieszance infieldowej znajdują się dwa typy piasku, tak? Około 30% to jest właśnie piasek łamany, ten taki ostry, tak jak powiedziałeś, to po angielsku nazywa się manufactured sand. I piasek naturalny frakcji 0,2, taki, nie wiem, kopalniak, płukany normalnie, bez kamieni, i one mają swoją, obydwie mają swoją funkcję, tak jak zauważyłeś, ostry stabilizuje jakby nam ten grunt, natomiast okrągły zapewnia lepszą przepuszczalność i powoduje, że po prostu woda aż tak bardzo nam nie stoi w tym infieldzie, tak? Tylko sobie spływa. I normalnie przygotowanie, jak jest taka możliwość, na boisku Rawy Katowice, znaczy powstaje w tym momencie nowe boisko i tam chłopaki właśnie będą mieli taką mieszankę już gotową, przywiezioną na boisko, w której jest 60% piasku, właśnie pół na pół jest tam, są tam dwa typy piachu, a oprócz tego 25% gliny surowej i 15% mułku ilastego, czyli generalnie tak naprawdę no, z gruntu rodzimego, taka ziemia też drobnej frakcji, która no, musi się też w tej mieszance w pewnym sensie znaleźć. Piasek stabilizuje, piasek powoduje, że nie mamy takiego błota w tej mieszance. Im więcej piasku w mieszance będzie, tym łatwiej ten infield jest utrzymać, bo on jest po prostu bardziej suchy, a z drugiej strony przed meczami trzeba go odrobinę bardziej nawadniać. Natomiast glina, która naturalnie trzyma wodę, ona też stanowi rodzaj pewnego, można powiedzieć, spoiwa w tym infieldzie i po wszystkich zabiegach jakby to się nam wszystko ładnie zbija, glina powoduje, że ten infield też jest oczywiście troszeczkę twardy, dzięki temu tak samo jak ta ziemia, ten grunt rodzimy, który tam występuje w niewielkiej ilości, one powodują po prostu, że to łatwo nam się wszystko fajnie prasuje i tworzy nam się ten z angielskiego dirt, czyli ziemia tak naprawdę, nie brud, bo też jest takie znaczenie tego słowa, natomiast bardzo często mogę się pewnie spotkać, słuchając relacji z MLB, że ball is in the dirt na przykład i możesz się zastanawiać, o co chodzi, ale w Stanach tak określa się właśnie mieszankę infieldową tak naprawdę. To jest infield mix, ale popularnie to jest dirt. Z tego względu, że po prostu grano na mieszance ziemi i piachu, nie? Natomiast we Władysławowie będzie to wyglądało troszeczkę wszystko inaczej, ponieważ my na bazie gruntu rodzimego musimy troszeczkę go sobie usuwać, że tak powiem stopniowo, trochę wywieje nam go wiatr i my dodajemy piasek, rozgarniamy go też w odpowiedniej proporcji, czyli tak jakby 1:1 wrzucamy ten piasek łamany i piasek naturalny. Ja to wszystko bronuję tutaj, będziemy to mieszali glebogryzarką separacyjną i tak naprawdę w przyszłym roku ta mieszanka już będzie na pewno dużo lepsza, ale no myślę, że nie będzie się, że tak powiem, umywało to, co mamy tutaj do tego, co będą mieli chłopaki w Katowicach tak naprawdę, bo tam po prostu to będzie jedyne w Polsce boisko, które od podstaw będzie miało nawiezioną prawidłową mieszankę w infieldzie. Czy tak się robiło w Polsce? Czy tak jest na boiskach? Czy to te informacje wziąłeś właśnie z internetu? Tak jak powinno się robić? To są informacje z internetu, tak jak mówię, to są opracowania jakby już naukowe odnośnie tego, jak to się robi w Stanach, ale na przykład Federacja Brytyjska, tam Brytyjski Związek Baseballu i Softballu, on przygotował dla swoich klubów takie opracowanie kilkustronicowe, które praktycznie jest zbieżne z tym, co się, że tak powiem, propaguje teraz w Stanach i czego używa. No niestety w Polsce pokutuje to, znaczy niestety, no taka była szkoła robienia mieszanki. Nawet w Polsce używa się określenia mączka w infieldzie, tak? No tak. I to od tego, że gra się na mączce w infieldzie, czy piłka gdzieś tam na mączce się odbiła. Dlatego, że była sypana mączka ceglana, taka jak na kortach tenisowych. Pewnie dlatego, że ma, nie wiem, czerwony kolor i jest miękka, w miarę fajnie się też ją rozprowadza. Była na boiskach stosowana. No w Stanach są firmy, które jakby się zajmują usuwaniem mączki, wymieniają infield na tą właściwą mieszankę, dlatego że mączka jest fajnym barwnikiem, ale to jest już jakby przeprocesowana, wypalona glina, która tych właściwości klejących nie ma. To jest tylko taka, robi ci się taka maziajka. Jak popada, to ślizgasz się bardzo na tym i ona się super sprawdza na korcie tenisowym, gdzie jak jest wałowana, skompresowana odpowiednio, to możesz na tych płaskich butach tenisowych zrobić sobie takiego slajda, przejechać. Piłka do tenisa się fajnie odbija, natomiast infield baseballowy według wszelkich jakby wytycznych, które możesz znaleźć w internecie, czy to na blogach, czy w artykułach pisanych przez ludzi, takich groundkeeperów z MLB, którzy się stricte tym zajmują, to oni mówią, że tak naprawdę no, infield powinien być na tyle miękki, że on amortyzuje odbicie piłki. Możesz zrobić normalnie na nim ślizg, powinno być to bezpieczne dla Ciebie, jak się rzucasz w tym momencie i po to jest ten piasek tak naprawdę, żeby to wszystko troszeczkę rozluźnić. Niestety niesie to ze sobą no, ten problem, że trzeba nad tym infieldem bardzo dużo pracować. Takie wyczesanie, wyrównanie infieldu to jest tak na dobrą sprawę dobra godzina. Zaraz po meczu, po tym jak zawodnicy nogami porobią te wszystkie dołki, żeby nam nie stała woda, to powinno się to od razu zrobić, bo jak raz popada, to już będziesz miał w tym miejscu więcej wody, więc tak na dobrą sprawę to jako taka ciekawostka. Myślę, że utrzymanie samej mieszanki w infieldzie jest tak samo pracochłonne jak utrzymanie trawy na całym boisku. To może teraz sobie przygotujmy boisko, Grzesiek wsiądzie na kosiarkę, będzie jeździć, ja będę patrzeć. Idziemy. Przyjeźdź, nagramy fajny materiał, mówił. I co? Darmowa siła robocza. Szczerze mówiąc, nie miałem zielonego pojęcia, że tak wygląda przygotowywanie boiska. Myślałem, że jeżeli ma się boisko, to od czasu do czasu skosić trawę i tyle, a to jest grubsza robota. Tak jak mówiłem, w infieldzie, w mieszance, tam gdzie grają obrońcy, a ten stosunek piasku do gliny jest troszeczkę jakby większy. Tak? Mamy tam te 60% piachu, a w tych 40% mamy glinę i grunt rodzimy. Tak na górce miotacza oraz generalnie w batterboxach i frontowej części mieszanki przed bazą domową, tam tej gliny powinno znaleźć się odrobinę więcej. Tam jakby zawartość piasku może spaść do 40%, nawet 30%, natomiast wzrasta w tym momencie zawartość gliny, bo to miejsce po prostu jest w tym momencie twardsze, bardziej wytrzymałe, fajnie nam się to wszystko skleja. Z mączką ceglaną problem jest taki, że wiatr to po prostu normalnie też wywiewa, jak jest sucha, to glina ulega erozji dużo wolniej akurat. Czyli co, w tej górce to generalnie zagęszczarka zrobiła robotę? Tak, zagęszczarka zrobiła robotę, natomiast jest takie urządzenie, nazywa się tamper z angielskiego, no generalnie to jest taki po prostu ubijak ręczny i tak na dobrą sprawę te prace już po zbudowaniu górki, później na pewno trzeba jakby używać takiego ubijaka, można sobie naprawdę na różne sposoby z tym radzić, ale generalnie no idea, jeśli chodzi o górkę, jest taka, jak widziałeś w MLB, u nich tak naprawdę w trakcie meczu nawet ten dołek jest niewielki i on jest dlatego niewielki, bo to jest po prostu wszystko twarde, zbite, nie za bardzo możesz się tam jakoś specjalnie poślizgnąć i tak na dobrą sprawę no, oni oczywiście budują górkę przed każdym meczem na nowo, bo tam nie wiem czy wiesz, jako ciekawostkę na kanał taką odnośnie MLB mogę Ci wrzucić, że w zależności od tego, kto rzuca w danym dniu, to pod niego buduje się górkę, bo niektórzy są zawodnicy tacy, którzy wolą, żeby ten materiał był jednak troszeczkę bardziej luźny, bo im się lepiej rzuca. Pod gospodarza oczywiście. Tak, oczywiście pod gospodarza, a czasami robi się tak, że pod drużynę gości robi się mieszankę odrobinę inną, jak wiadomo na przykład, że dany miotacz nie lubi, żeby było za bardzo twardo, na przykład pod butem, to mu się robi trochę twardszą. O, ciekawostka. No. Czyli tutaj z wymianą materiału, z uzupełnieniem tego dołka nie ma problemu, bo 10 meczów, tak? Tak, po 10 meczach tak to wygląda, a naprawa teraz tego to jest 10 minut. Taczka, gliny, rzucamy, ubijamy i górka jest, można powiedzieć, jak nowa w tym momencie. Na naszej górce to przed każdym meczem musimy ze 4 wiadra gliny jeszcze dowalić. Zresztą Ty wiesz, bo sam tą górkę robiłeś. No wiem, specjalnie chciałem Wam dołożyć pracy i tak, wiesz, chciałem ją zrobić lepiej od początku. A uczyłem się, bo to była taka pierwsza górka, którą budowałem w pewnym sensie na eksport w ramach pomocy. Nie no, chciałem, nie mogło być tak, że dam Wam górkę i wszystko będzie od razu super działało i tak dalej, bo chłopaki też z Wisów wszyscy mówili, że nie no, my chcemy pomóc, słuchaj, i to było bardzo fajne, to mi się podobało, że my chcemy pomóc, nie chcemy dostać wszystkiego tak, wiesz, pod nos podstawionego, nie, no i dlatego mówię, dobra, no to chociaż coś im tam zepsuje w tej górce i będzie luźno. No, ale to w ogóle jest genialny pomysł, nie? No bo co, myślałeś skąd w ogóle taki pomysł? Specjalnie to zrobiłeś? Po leżaki? Tak, wiesz co, pomysł generalnie wziął się z tego, że no, wiedziałem, że nie będzie nas stać na to, żeby zrobić jakieś trybuny na początek. No, większość trybun w Polsce, na których siedziałem, i to już nie mówię o bejsbolu, ale takich jakichś ogólnodostępnych obiektach, trybuny są takie, powiedzmy, średnio wygodne, tak? I no, plastikowe krzesełka, tak? No dokładnie, plastikowe krzesełka, czy jakaś tam, wiesz, listwa, deska i tak dalej. A tak naprawdę pomyślałem sobie, słuchaj, no ludzie przejeżdżają nad morze, no leżak kojarzy się z, wiesz, tak, właśnie z takim nadmorskim, że tak powiem, relaksem, odpoczynkiem. I pomyślałem sobie, że byłby to w sumie spoko pomysł, żeby, wiesz, zrobić coś takiego dla tych ludzi, którzy przychodzą na mecz, żeby poczuli ten klimat, że to naprawdę jest, wiesz, przychodzisz odpocząć, tak? Są emocje, oglądasz baseball sobie na spokojnie, ale nie musisz siedzieć 3 godzin i myśleć o tym, że kurczę, chyba muszę wstać, bo już nie mogę tu wysiedzieć, tak? A w leżaku możesz się rozwalić, możesz sobie otworzyć coś do picia, żarcie sobie, rozstawić grilla, słuchaj, i pochillować i pooglądać fajną dyscyplinę, jaką jest baseball. Były wykorzystywane już? Były wykorzystywane leżaki. Fakt faktem, jak jest wietrznie i pada, to powiedzmy, no nie aż tak dużo chętnych nie ma, ale na meczach z Warszawą mieliśmy kibiców tutaj, którzy chętnie siedzieli, każdy też zadowolony, że na leżaczku można się rozwalić. Wiesz, leżaki są takie, że możesz sobie ustawić wysokość, że możesz się bardziej położyć. Tak, 3 poziomy. Tak, patrzysz i wtedy widzisz te wszystkie faule, które wypadają i możesz dostać nimi prosto w twarz, a nie z góry w głowę, ale możesz też sobie usiąść trochę wyżej w tym momencie i pooglądać. Nie, no myślę, że to jest taki, wiesz, no drobny akcent, wiadomo, że on jest tymczasowy, chociaż kto wie, może kiedyś zrobimy normalne trybuny i będą leżaki. Tak, takie, wiesz, duże pole namiotowe, to będzie pole do kibicowania i nie wiem, 200 leżaków. Ile może leżaków macie w ogóle? Wiesz co, generalnie nie mamy ich za dużo na ten moment, bo mamy ich chyba 48, ale będą w przyszłości kolejne, bo pomysł się podoba, no i nie ukrywam, że najzabawniejsza jakby część historii z leżakami jest taka, że bardzo dużo ludzi pyta, czy może je kupić od nas, a ja no nie przygotowałem ich, szczerze mówiąc, z myślą o sprzedaży, ale skoro to zainteresowanie jest tak duże, to nie wiem, czy po prostu nie będzie to jeden z pierwszych gadżetów, który będziemy sprzedawać i może zrobimy jakąś zrzutkę. Jedną z nagród będzie leżak Piratów Władysławowo. W następnym konkursie. Może jak się dogadamy, to może tak. Dzięki, Grzesiek. Dzięki bardzo. Dzięki. Na pewno spotkamy się jeszcze wkrótce. Będę obserwować te boiska, a na pewno będę obserwować, bo ja po to wszystko Grześka pytam, bo sami chcemy robić boisko. Powodzenia. Służę pomocą i tak naprawdę to nie tylko Wam, ale każdemu, kto ewentualnie by potrzebował jakiejś konsultacji, to bardzo chętnie można się do mnie odezwać. Albo do Kamila, bo Kamil, nauczysz się też, nie? Już będziesz powtarzał innym, jak robić. Wiesz jak to jest, słuchaj, no... To jest jakby bardziej taki zaawansowany stopień już, jeśli chodzi o udzielanie porad, jak uczysz się na błędach ludzi, którzy posłuchali Twojej porady. Tak jak Ty się uczyłeś robienia górki na tych błędach. Dokładnie tak, dokładnie tak. Nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, ale jesteśmy świadkami prawdziwego skoku milowego. I wszyscy powinniśmy trzymać kciuki za Grześka. To jest w interesie nas wszystkich. Często rozmawiając o przyszłości polskiego baseballu, to ja wszystko przedstawiam w czarnych barwach, bo jestem sceptykiem, ale teraz chyba widzę światło w tunelu. Wszystkiego dobrego życzę. Na razie.